kraju pewna uboga wdowa utrzymywała się pracując jako pomoc domowa u bogatej, tajemniczej pani, która żyła samotnie w posępnej, ukrytej wśród lasu willi. Zacna wdowa wykonywała swą pracę uczciwie i dokładnie i pewnego dnia nieoczekiwanie pani podarowała jej nadzwyczajny pierścień. Obracając pierścionek dwukrotnie wokół palca, powiedziała pani: będziesz mogła zmienić się we wszystko, w co zechcesz. Wdowa nie zwróciła na to szczególnej uwagi, ale gdy nastał straszny głód w tym regionie, przypomniała sobie o pierścionku. Okręciła go dwa razy wokół palca i zmieniła się we wspaniałego sokoła o ostrych skrzydłach. Postanowiła polecieć na poszukiwanie ziemi, która mogłaby wyżywić syna i sąsiadów. Leciała aż do wyczerpania sił. Potem powróciła smutna do domu. Głód panował w całym królestwie, dotknął wszystkich, ale kobieta nie załamała się. Znów okręciła pierścionek dwa razy i zmieniła się w ogromny, pachnący bochen chleba. Gdy jej syn wrócił do domu i zobaczył ten ogromny bochenek, zaczął jeść chleb z apetytem. To był tylko chleb, ale zaspokajał głód w sposób cudowny. Podczas gdy zajadał się nim, zobaczył sąsiada. Uważał go za szczególnie antypatycznego, bo dochodziło między nimi do wielu nieporozumień. Wpierw postanowił nie zwracać na niego uwagi, ale jakiś odruch serca zmusił go do zaproszenia sąsiada i do dania mu kawałka cudownego chleba. Wieść rozniosła się po całej wsi i ludzie zbiegli się, wielcy i mali, młodzi i starzy, biedni, chorzy i zdrowi, zrozpaczeni i pełni lęku. Ten chleb wydawał się nie znikać. Nie tylko eliminował głód, ale napełniał pogodą ducha oraz pokojem, dobrocią, a także zdrowiem. Nieprzyjaciele godzili się między sobą, a ci, którzy byli wobec siebie obojętni, uśmiechali się do siebie serdecznie. W nocy ostatni okruch chleba zmienił się znów w szlachetną wdowę. Następnego ranka kobieta znowu stała się ogromnym, pachnącym bochenkiem chleba, który żywił ciało i duszę mieszkańców wsi. Tak było aż do nowych zbiorów. Tego dnia zorganizowano wielką uroczystość. Naturalnie uczestniczyła w niej również wdowa. Wszyscy, którzy podchodzili do niej, odczuwali zapach świeżego chleba, co dopiero wyjętego z pieca. Jaki morał płynie z tej opowieści? Ano taki, jak to mawiał święty brat Albert, trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole, z którego każdy może ukroić tyle, ile będzie chciał. Staraj się być takim dobrym dla wszystkich, by nakarmić ich tym, czego potrzeba. Jedni będą głodni, inni będą spragnieni, jeszcze inni będą potrzebować ubrania, jeszcze inni będą potrzebować rozmowy, pocieszenia, uśmiechu, będą potrzebować troski, pocieszenia, będą potrzebować Twojej obecności, modlitwy, pociechy. Bądź dobry jak chleb. Szczęść Boże, do usłyszenia w kolejnych Bożych opowieściach.